Mili Państwo dziś Dzień Kolejarza. Przypominam przy tej okazji, że satyryk Jerzy Dobrowolski, będąc kiedyś w Poznaniu, przyuważył na peronie pana młotkowego, który starannie opukiwał specjalnym młotkiem koła pociągu i zadał mu pytanie, które zawsze chciał zadać: po co właściwie pan opukuje te koła? Stary kolejarz podrapał się w głowę i mówi. Wie pan, jakieś 10 lat temu to jeszcze wiedziałem, ale teraz to już całkiem nie pamiętam. Historia każe nam 13 września przywołać datę z zakresu dziejów sztuki, bowiem tego właśnie dnia, w roku 1505, włoski artysta Michał Anioł, rozpoczyna pracę nad słynnym posągiem Dawida, arcydziełem rzeźby renesansowej i nie tylko, ostatecznie cały. Cywilizowany świat ma w oczach posąg tego pięknego młodzieńca, wyrzeźbionego z jednego bloku marmuru, kupionego zresztą po taniości, bo Blok został odrzucony przez innych artystów, jako nie nadający się do niczego. A 26-letni zaledwie Michał Anioł dostrzegł, że można by z niego zrobić całkiem zgrabną postać mężczyzny. I rzeczywiście. Udało się, a jak bardzo się udało, możemy się przekonać na niezliczonych ekspozycjach, tak zwanej rzeźby ogrodowej, które oferują swój towar, jak Polska Długa i Szeroka. A jeżeli raz po raz wpadniemy na grilla do znajomych, to też wśród ogrodowych pnączy powita nas gipsowy Michał Anioł, dyskretnie jednak przepasany, gdzie trzeba, bo ostatecznie grill to święto całej rodziny, łącznie z dziećmi i po co odpowiadać na ich głupie... Pytania. Poza tym, 13 września miały też skłonność wydarzać się rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia dziwaczne i niezrozumiałe, jak na przykład wojna o słomkowe kapelusze, która tego dnia w 1922 roku wybuchła w samym Nowym Jorku. Otóż awantura wzięła się stąd, że w tamtych latach noszenie przez panów odpowiedniego kapelusza było sprawą niezwykle ważną. I tak. 15 maja, który to dzień uchodził za oficjalne rozpoczęcie sezonu letniego, należało się przestawiać z kapeluszy filcowych na Panamy, czyli na letnie kapelusze słomkowe. Z kolei pod presją niemal obowiązku. 15 września należało koniecznie zamienić kapelusz słomkowy z powrotem na filcowy, na przykład na filcową Fedorę. Ale 13 września 1922 roku, czyli na dwa dni przed oficjalnym przejściem ze Słomy na filc, grupa nudzących się wyrostków atakowała panów w kapeluszach słomkowych niejako awansem przypominając, że czas się przestawić na filcowe nakrycia głowy. Wywiązały się zamieszki, wiele osób zostało pobitych, jeden mężczyzna nawet zginął, interweniowała policja. I pomyśleć, że ludzie nie mają nomen omen ważniejszych rzeczy na głowie. Drapie się w łepetynę pod bejsbolówką Wiesław Kot.